Witam Was w programie Którędy do Nieba. Ja się nazywam Kornelia Chojecka, a ze mną w studio jest pastor Paweł Chojecki. Witam. Witam Was przed ekranami. Dzisiejszy temat to jest, czy można bez sakramentów. Temat programu powstał właśnie po ostatnim Twoim kazaniu. Po co sakramenty? Było wiele, wiele komentarzy, które też pozwoliłam sobie wynotować od naszych widzów. Ale może na początek pozwolisz, że puścimy fragment z wczorajszego programu Kowalski i Chojecki odpowiadają, kiedy Marian Kowalski robi wstęp do Twojego kazania. Czy możemy poprosić reżyserkę o ten film? Do dziś nie ma wytłumaczenia przewiezienie Papa Mobile Aleksandra Kwaśniewskiego na oczach milionów w ramach kampanii wyborczej. No i wygrał. Dlatego to już, to co dzisiejszy katolicyzm, to nie jest, nie ma związku już z Jezusem Chrystusem, tylko to jest kult człowieka. Tak jak kiedyś był kult jednostki tam gdzieś właśnie Hitlera, kult Stalina, Lenina i tak dalej, tak przeniosło się to. Wiem, że to dla katolików to tam wiecie... Panu, przepraszam, widziałeś Boga na oczy? No, a papieża można i to nie dotknąć, jednego. No. A to właśnie, jak chcecie więcej ten temat sobie pogłębić na temat dotykania, czyli znaków, a życia przez wiarę, czyli zaufanie w to, co mówi Słowo Boże, no to zachęcam do mojego kazania z niedzieli. Widzicie, że Marian też by tutaj chciał jakieś kazanie powiedzieć. Mieliśmy próbkę kazania w wykonaniu Mariana Kowalskiego. To, co mówi Pismo Święte, ono zgadza się z tym, co człowiek podejrzewa troszeczkę w swoim umyśle, sercu czy głowie, jak to tam by ktoś powiedział, z kilku powodów. Po pierwsze, Bóg nas stworzył na swój obraz i podobieństwo, czyli z samego faktu stworzenia. Nasze myśli w pewnych zakresach są zbieżne z myślami Bożymi. Oczywiście grzech bardzo mocno przekreślił te elementy podobieństwa i zaczęliśmy jako ludzkość, każdy z nas też osobiście, zmierzać ku złu, czyli zaprzeczeniu tego, co, kim jest Bóg i co, czego chce dla nas, ale jednak ten ślad podobieństwa do Boga, wyczucie moralne, wola dalej w nas jest. Dlatego nawet jeśli by człowiek nie czytał Pisma Świętego, to ma pewne wyczucie Boga. To w jednej z ksiąg Starego Testamentu, zresztą taką książkę tłumaczyłem na ten temat, Wieczność w ich sercach. Tam właśnie autor korzysta z jednego z proroków Starego Testamentu, gdzie mamy oto informację, że Bóg wbudował wieczność w nasze serca. Inaczej mówiąc, że świadomość, że wykraczamy poza materię, wykraczamy poza doczesność, że wykraczamy poza śmierć, jest dana każdemu człowiekowi, nawet jeśli jeszcze nie dotknął objawienia tego spisanego. Nie? I mógłbym tę myśl dalej jeszcze rozwijać, ale wracając do tych kazań Mariana, on niekiedy mówi rzeczy, których nie przeczytał w Biblii. Oczywiście tam rozmawiamy, słuchamy siebie nawzajem, także tu oddziaływanie jest, ale jest przykładem uczciwego człowieka, który starając się wyobrazić sobie, jaki jest Bóg i czego chce od ludzi, dochodzi absolutnie do poprawnych wniosków, które później można też zobaczyć w Biblii. Nie? To pokazuje, że Bóg przygotował nas na przyjęcie objawienia, że my tęsknimy za tymi rzeczami, które to naprawdę tak jest? Dlatego tak zachęcam każdego do osobistej lektury Pisma Świętego. Tu wysyłamy każdemu taki egzemplarz na przykład z Nowy Testament plus ze Starego Testamentu psalmy, żebyście się sami przekonali, czy to, co tu znajdziecie, czy nie obudzi w was naprawdę tęsknot, które myśleliście, że chyba to może szalejecie, może tak nie jest. Możeśmy zwariowali. Tak, bo rzeczywistość, szczególnie ta rzeczywistość katolickiego kościoła, taka religijna rzeczywistość, ona jest tylko fałszywą taką i mocno nieudaną podróbką prawdziwego Boga. Czyli to, co otrzymujemy przez Kościół ten rytualny, myślących ludzi odstrasza od Boga, a nie przybliża. Nie? A jeśli właśnie zwrócicie się do
bezpośrednio do Słowa Bożego, to wtedy zobaczycie, że te tęsknoty, które Bóg przecież w nas wbudował, one się odzywają: tak, Boże, chcę za tym iść. To rzeczywiście jest pasjonująca lektura, tak jak często mam okazję siedzieć na czacie, to z dnia na dzień jest coraz więcej ludzi, którzy dopytują się, ale też mówią, że no, słuchają pastora, ale kiedy zaczynają samodzielnie czytać Biblię, to dopiero jest rodeo. To jest rzeczywistość. Tak. Bardzo się z tego cieszymy. I dlatego ja nie boję się o słuchaczy. Nie? Często z różnych stron ludzie mnie tam poprawiają, mówię: nie mów tak ostro, nie mów tam, bo przecież katolicy tego nie zdzierżą. Nie, nie, nie. Uczciwy człowiek, który szuka prawdy, jak usłyszy prawdę, to początkowo może nawet z nią jakoś się boksować, czy zaraz, to chyba nie jest aż tak, nie żyłem w takim kłamstwie, ale ta prawda będzie go ciągnęła. Także ja się nie obawiam mówić jasno tak, jak Słowo Boże. Zresztą taki jest nakaz. Mówcie jak Słowo Boże. Ani mniej, ani więcej. To jest, tego Bóg będzie od chrześcijan, rozliczając nas później w niebie, pytając nas, jak przeżyliśmy to życie, będzie właśnie za to, szczególnie tych tam pastorów, mówców chrześcijańskich, za to rozliczał. Czy mówiliście jak Słowo Boże? Ani mniej, ani więcej. Kiedyś to na kazaniu powiedziałeś, że czy głośno będą pastorzy szczekać, mi się zapamiętało. Tak, tak, to jest z kolei ze Starego Testamentu przykład, że pasterz Izraela ma być jak pies, który głośno szczeka. Kto usłucha, znaczy wszyscy muszą usłyszeć to szczekanie. Czy będą posłuszni temu ostrzeżeniu, a to już oni za to zostaną rozliczeni. Ale jeśli pasterz nie mówił prawdy, to oczywiście jego owce pójdą w maliny, poniosą szkodę, ale i on szkodę poniesie za to, że nie szczekał odpowiednio głośno. Tutaj mieliśmy ostatnio przykład właśnie, że to, co mówisz, sprawdza się. Jest piękne świadectwo Mateusza, znajdziecie je na naszym kanale. I właśnie Mateusz tam mówi, że na początku oglądał program Kowalski-Chojecki i spodobał mu się po prostu twój sposób rozumowania, trafiało to do niego. Potem zaczął oglądać warsztaty i równolegle czytać Biblię samodzielnie, no i później się nawrócił, także... A potem odkrył, kim jest Jezus Chrystus. Osobiście już. Tak, pozdrawiamy Mateusza. Może przeczytam na początek taki humorystyczny komentarz Łukasza Górala pod nauczaniem. Po co sakramenty? Pastor dowcip powiedział o rybie. A taka sytuacja miała miejsce w domu mojej ciotki, gdzie przyszedł ksiądz kolędować i jak co roku ciotka przygotowywała obiad. Lecz zapomniała, że jest piątek i nasmażyła schabowy. Ksiądz wpada, ciotka przeprasza, że myślała, że czwartek i tak dalej, a ksiądz zrobił znak krzyża nad schaboszczakiem i przemówił: przechrzcimy na rybę. No także. Ten dowcip, ja go skróciłem, bo on jest jeszcze tam w środku właśnie, jak ten liberalny protestant tam idzie do tego katolickiego kościoła, to właśnie taki obrzęd nad nim wykonują. On nie musi nic z tego, ale mówię, byłeś protestantem, teraz będziesz katolikiem, także widzicie, byłeś schabowym, teraz będziesz rybą. Także to się dzieje, to nie są, niestety to nie są tylko dowcipy. Kolejny komentarz, Krzysztof Daszyński. Pozdrawia katolik z poglądami Mariana Kowalskiego. I sakramenty są dla mnie ważne, a papież to co innego. Czyli no tu widać, że ten temat sakramentów jest rzeczywiście taki głęboki, bo jeśli chodzi o papieża, ludzie się już przyzwyczaili do krytyki. No to już nawet my nie musimy krytykować. Tak. Papież wystarczy, żeby przemówił i już katolicy, czyli w ogóle uczciwi ludzie, wiedzą, że to zdrajca, oszust, zaprzaniec i wszystko co najgorsze można na jego temat powiedzieć. Także już papieżem, no to nikt katolików myślących nie trzyma przy kościele, ale sakramentami tak. Trochę mówiłem o tym nakazaniu, pokazując taką, można powiedzieć, filozoficzną sprzeczność, czy można powiedzieć, że wiara w sakramenty, ona wymaga przyjęcia pogańskiego modelu myślenia, bo model chrześcijański to jest najpierw była myśl, logos, nie? Czyli najpierw jest rzeczywistość niematerialna i dopiero rzeczywistość niematerialna kreuje rzeczywistość macalną, czyli dotykalną. Kreuje materię, kreuje możliwość dotknięcia, zobaczenia znaku, zmysły i tak dalej. Czyli najpierw jest słowo, a potem jest dopiero materia. Podczas gdy właśnie sakramenty to są tak zwane święte znaki, które same w sobie
to jest, tam pokazywałem, możecie sobie to sprawdzić na tym nauczaniu, fragmenty katechizmu Kościoła katolickiego, czyli sam przez swoje działanie ten sakrament sprawia rzeczywistość duchową, czyli mamy odwrócenie kota ogonem. Tu znak robiony przez człowieka w odpowiedni sposób sprawia rzeczywistość duchową, jak gdyby sprawia logos. Materia sprawia świat duchowy. Absolutna pogańska bzdura. I to mówiłem w tym kazaniu, a dzisiaj chciałem wam pokazać, że samo Pismo Święte bardzo jasno przeciwstawia przychodzenie do Boga przez wiarę zarówno żydowskim zwyczajom, jak i greckim. Oto zobaczmy w pierwszym liście do Koryntian, na samym początku. Apostoł Paweł mówi, tak, najpierw mówi o tej nauce, to o nauce to mówiliśmy w środę, tak. Tam najpierw był taki krótki, ale bardzo no, przełomowy wręcz, jeśli chodzi o komunistyczną naukę w Polsce, wykład, a bardziej taka wypowiedź ośmiominutowa profesora Kazimierza Jotkowskiego, który wręcz pokazuje, że w nauce panuje materialistyczny totalitaryzm, że przyjmuje się dogmatyzm. Dogmatyzm. On użył właśnie tego słowa totalitaryzm. W nauce panuje totalitaryzm, że ci, którzy ograniczyli świat postrzegania tylko do postrzegania za pomocą materii, czyli naturalistyczne, do porządku tego widzialnego, materialnego odwołujące się przesłanki, tylko te może nauka brać pod uwagę, dokonali to tak, jak ZOMO wpada i wszystkich, którzy myślą inaczej, wali po łbie pałą, że to właśnie taki stan dzisiejszej nauki. Dlatego ja to nazywam pseudonauką, tak jak demokracja ludowa była pseudodemokracją, no to i nauka ludowa jest też pseudonauką. Bardzo polecam ten wykład i mówiliśmy właśnie o tym, że za pomocą tego rozumu tylko takiego naukowego, oderwanego od objawienia, świat nie rozpoznał prawdy o Bogu i apostoł Paweł to samo mówi, czytam pierwszy rozdział, 21 werset. Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, przeto, zobaczcie Państwo, upodobało się Bogu zbawić wierzących przez jakie zwiastowanie? Zwróćcie uwagę na to słowo. Przez jakie zwiastowanie? Przez głupie zwiastowanie. Oczywiście apostoł Paweł nie podziela tej oceny, że to jest głupie, tylko pokazuje ze strony wrogów Boga, czy niewierzącego świata. Część ludzi, słysząc dobrą nowinę, czyli zwiastowanie, wieść o zbawieniu, mówi, że to głupota, że tak nie może być. To za proste. Że to za proste. Właśnie, uważa to za głupie. Ale to Bóg tak zdecydował. Zobaczcie, Bogu się spodobało, żeby tak to zrobić. I zrobił. Chcesz, możesz się kłócić, chcesz, możesz napisać reklamację. Możesz się w swojej parafii, może tam mają taką do Boga książkę skargi wniosków, możesz się tam kłócić z Bogiem, ale co to zmieni? To Bóg zdecydował, w jaki sposób zbawienie będzie tobie dostępne. I jemu się spodobało zbawić wierzących przez zwiastowanie, które głupi ludzie nazywają głupim. Można tak powiedzieć. Czytajmy tak dalej. Tak zwani racjonaliści. Nie, tam będzie. I tu jest właśnie, dochodzimy do sakramentów. Zobaczcie, podczas gdy Żydzi znaków się domagają. Kto szukał znaków? Sakrament to jest święty znak. Nie? Ja to nazywam sezamie, otwórz się. Abrakadabra, pokus chyba, nie? I szup! I się przesuwa ten kamień, nie? To tu jest dokładnie ta sama wiara przy sakramentach, podczas gdy Żydzi znaków się domagają. Dlatego ja nazywam to, co się dzieje w katolicyzmie w obszarze także sakramentów, że to jest żydowski kościół, bo to jest kościół dla Żydów. Oni chcieli mieć znak, oni chcieli dotknąć, tak jak Marian tak powiedział, no Boga nie widziałeś, a papieża widziałem. Nawet se Kwaśniewski to se nawet poklepał go po tam, nie wiem, po ramieniu czy po plecach, jak se tam jeździli mamić Polaków tym Papa Mobile. Jeszcze tylko tak się wetnę, a propos Mariana Kowalskiego, on też pokazał to, co ty mówiłeś w kazaniu, że człowiek jednak ma taką tęsknotę właśnie, żeby coś dotknąć, zobaczyć, że no ta, jest fajniej. To bardzo silne w człowieku. Zawsze dlatego. Fajniej.
jeden z apostołów, Tomasz, kiedy przyszli mu koledzy apostołowie i mówią: słuchaj, Jezus nam się objawił, stanął pośród nas, pokazał nam rany w swoim ręku, pokazał nam rany w swoim boku i był żywy i rozmawiał z nami, mówił: pokój wam. A wiecie, co Tomasz odpowiedział? Nie, nie uwierzę. Powiedział: nie uwierzę, póki sam nie dotknę. Nie? No i za tydzień, czy za 10 dni znowu byli razem i wtedy Jezus znowu przyszedł. Dla niego zrobił i powtórzył, tylko dla tego jednego Tomasza powtórzył ten cud. Nie? Stanął pośród nich, znowu mówi: pokój. Możecie sobie końcówkę Ewangelii Jana, przeczytajcie sobie. Znowu mówi: pokój wam, a teraz mówi: chodź, wsadź palec, tu, gdzie chcesz. Jak się Tomasz przestraszył, nie jest to opisane, ale prawdopodobnie padł na glebę i mówi: Pan mój i Bóg mój, i już nie chce nic więcej, cicho siedzi i tak dalej. Mówi: no uwierzyłeś, bo zobaczyłeś, nie chciałeś uwierzyć świadectwu. A mówi: szczęśliwi, błogosławieni będą ci, którzy uwierzą temu zwiastowaniu, że to prawda, a nie przez dotknięcie, nie przez znaki i cuda. Dlatego to jest żydowska mądrość, a raczej głupota. Bo tu jest, wiecie, apostoł Paweł mówi tak troszkę żartując, właśnie to widać, ironicznie, że Biblia jest pełna różnych ironii i takiego niekiedy bardzo ostrego języka. Jest słowo głupi użyte, nie? Oczywiście w odwrotnym znaczeniu, bo kto tu jest głupi? To Żydzi są głupi. To poganie zaraz wyjdą na jeszcze większych baranów, nie? A on to mówi: no to niby to my jesteśmy, bo ci Żydzi i poganie mówią, że to chrześcijanie są głupi, nie? Upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie, podczas gdy Żydzi znaków szukają, a Grecy, czyli ci poganie, no poganie, ale tacy bardzo mądrzy, wyrafinowani, Grecy mądrości poszukują, czyli filozofii tam, wiecie, tak pierdu i tak gadają i myślą, że coś tam wygadają, nie? Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów to będzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Powiedzą poganie, ci mędrcy, wiecie, z UMCS-u czy skądinąd, nie? Bo ci oni tam, to wiecie, im tam do Greków tych, to oni by im mogli kalesony prać, bo to w ogóle nie mają nawet pojęcia zielonego o tej mądrości, którą Grecy mieli. Ale głupi są taki, tacy samo. No właśnie, nie wiem, mam pewną trudność, ale nie chcę bluzgać tam. Także dobra. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. I ciekawostką jest, że właśnie Kościół rzymskokatolicki na Soborze Trydenckim potępił naukę o tym, że tylko przez zaufanie Chrystusowi jest usprawiedliwienie z grzechów. Sprawdźcie sobie, dekret o usprawiedliwieniu Soboru Trydenckiego. Tam jest potępiona nauka, takie na koniec są takie kanony, możecie sobie przeczytać to w dokumentach katolickich, to wzywam katolików, sprawdźcie to. Tam jest potępiona, czyli każdy, kto wierzy, że tylko dzięki temu, co zrobił Chrystus, przez zaufanie temu możemy być usprawiedliwieni, ma być wykluczony z Kościoła, ma zostać jako potępiony jako heretyk. Dlatego zobaczcie, kolejny dowód, że to jest żydowski Kościół, bo Żydzi szukali znaków, szukali sakramentu, szukali czegoś materialnego, czego by mogli dotknąć, i dla Żydów wieść o tym, że zbawienie jest tylko i wyłącznie przez zaufanie Chrystusowi, była zgorszeniem. Wykluczali takich ludzi, tak jak i katolicyzm wyklucza do dzisiaj takich ludzi, bo dogmaty soborowe, ustalenia soborowe są obowiązujące wiecznie. Już nie można ich zmienić. Nie można ich zmienić. Bóg też nie może zmienić. W niebie też będą obowiązywać. Oczywiście ironizuję, jak apostoł Paweł, banda capów się zebrała i coś sobie wbrew Słowu Bożemu ustaliła. No ale katolicy temu wierzą, dlatego jeśli chodzi o odpowiedź na to pytanie, czy można bez sakramentów, to ja bym wręcz odwrócił to. Trzeba. Bo tutaj jest, zobaczcie, sprzeczność. Tu jest albo tak, albo tak. Albo tak zwane głupie zwiastowanie. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa otrzymujesz zbawienie. Albo przez pogańską mądrość, filozofię i tak dalej, lub żydowskie znaki, których Żydzi szukają, nie? Ale jakieś znaki. Tu nie ma tak, że masz i przez znaki, i tego. Nie, nie, nie. To są dwa oddzielne światy. Świat znaków i pogańskiej ludzkiej mądrości i świat objawienia, które przyjmujesz przez wiarę. To nie da się tego, wiecie, połączyć. Kupić jakoś. Mhm.
I później kończy to Paweł: natomiast dla powołanych, zarówno z Żydów, jak i z Greków. Mhm. Czyli jest szansa, jeśli jesteś tam znakowanym Żydem, w sensie tym sakramentalnym Żydem, albo głupim, czyli mądrym Grekiem, to dla ciebie dalej jest jeszcze szansa. Zwiastujemy Chrystusa, który jest i mocą Bożą, i mądrością Bożą. Czyli nie ma dyskryminacji. Nie ma dyskryminacji, póki żyjesz, jest dla ciebie szansa, tylko przestań być głupi i przyjdź do Boga, tak jak Jemu się to upodobało. Zbawić wierzących przez zwiastowanie, które głupi nazywają głupim. A mądrzy mówią: ty, to ma sens. To mi się podoba. Czyli nie bądź głupi. Nie bądź głupi. To kiedyś takie kazanie nawet wygłosiłeś. Jeśli mogę tylko pokazać jeszcze krótko w dwóch fragmentach, że w planie Bożym tego głupiego, w cudzysłowie, zwiastowania nie da się umieścić sakramentów, ponieważ sakrament jest rzeczą materialną. Oczywiście tam katolicy wierzą, że tam się coś duchowego rozgrywa na drugim planie gdzieś, ale jest rzeczywistością materialną, którą można dotknąć, skosztować, tam wodą polać i tak dalej, nie? Czy jakimś olejem. Czyli to jest znak. Ogólnie to jest znak. I jeszcze drugą cechą tego, że po pierwsze, że to jest materialne, zmysłowe, a drugą tego cechą jest szafarz. W każdym miejscu zobaczymy, że szafarz udziela sakramentów. Oczywiście katolicy, tu myśląc ci teologowie, no zaraz, ale jak nie ma tego szafarza, co zrobić, to wymyślili, że są jakieś takie sakramenty, które przez wiarę, wiesz, do Chrystusa nie możesz przez wiarę, ale do sakramentu możesz przez wiarę, no to jest kpina, nie? Musisz uwierzyć w sakrament. Tak, musisz uwierzyć w sakrament, ale później lepiej powtórzyć i tak dalej, różne takie tam rzeczy. W każdym razie sakrament to jest rzeczywistość materialna, mówię w tym normalnym znaczeniu, i do sakramentu potrzebny jest szafarz, czyli człowiek, który tego sakramentu dokona. A jak dokonuje się nowe narodzenie? Zobaczmy na przykład Ewangelia Jana, początek Ewangelii Jana. Tym zaś, którzy go, dokładnie tu chodzi o Logos, o Jezusa, tym zaś, którzy Jezusa, można tak powiedzieć, patrząc z kontekstu, tym zaś, którzy go, Jezusa, przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego. Zobaczcie, znowu jest przez wiarę. To przyjęcie jest przez wiarę. I Jan wiedział, do kogo mówi. Do Żydów, którzy szukają czego? Sakramentów, znaków. Dlatego Jan im dokłada. Którzy narodzili się nie z krwi, czyli nie z materii, można tak powiedzieć, ożywionej czy nieożywionej, nieważne. Nie? Nie z cielesnej woli. Czyli to nie rodzice za nich zadecydowali. Ani z woli mężczyzny. Czyli ani żaden szafarz ich nie dał im tego. Zobaczcie, jak odcina. Nie? Mówi, że tylko przez wiarę. Ci, którzy go przyjęli Jezusa przez wiarę, mają prawo być dziećmi Bożymi. Odcina. Nie z materii. Nie z decyzji rodziców. Nie z decyzji szafarza. Wszystko odciął. Którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Tyle w temacie sakramentów. Nie ma. Nie ma. Jeszcze żeby było, bo tu zaraz to właśnie szafarz, to pośrednik. Tu jesteś tylko ty i Bóg. Jest Jego słowo, jest Jego zaproszenie. Jezus mówi: oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, on ze mną. To Jezus mówi do ciebie. I teraz: hej, odźwierny, otwórz moje drzwi, nie? Woła do księdza, czy tam do organisty, nie? Bo ten jest bardziej taki na posyłki. Kościelny tak zwany. Hej, otwórz drzwi. Nie, nie, nie. Jezus chce, żebyś ty osobiście, bez żadnych pośredników. I to samo apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza 2:5 mówi: albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. On przyszedł do ciebie już osobiście. Tu żadnego szafarza między tobą a Chrystusem nie ma. Nie ma też Matki Boskiej. Czarno na białym. Sprawdź Biblii. No, nasi widzowie jednak mają pytanie, jeśli chodzi o sakramenty, bo niepokoją się na przykład, jak to jest z sakramentami w naszym kościele. No nie ma żadnych. Głos. Interesuje mnie życie waszego kościoła i obrządki. Padały pytania podczas czatu niedzielnego, dlaczego kobiety zakładają chusty do modlitwy, później o to, dlaczego nie macie krzyża.
Może zrobilibyście odcinek o tym, jak wyglądają wasze obrzędy, czy przyjmujecie sakramenty, w jaki sposób one się odbywają. No to właśnie... No nie ma sakramentów, nie ma sakramentów, bo sakrament oznacza, że jakieś czynności i słowa człowieka sprawiają duchową rzeczywistość. Nie? Także to jest pogaństwo, to jest może żydostwo, nie wiem, to już tam sobie wybierz właściwe, ale to nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem, nie ma nic wspólnego z Bogiem Biblii. Najpierw jest Słowo Boga, potem jest odpowiedź człowieka. A nie, że my za pomocą abrakadabra, fokus pokus, niech się z tej wody zrobi krew Chrystusa. No oni w to wierzą, oni w to wierzą. Nie? Tylko tam wino, bo to czerwone, wiecie, no woda, to by tego, a krew i wino ma ten sam kolor. Oni wierzą, że to się staje krwią Chrystusa, jeśli odmówisz zaklęcie nad tym, nie? I to samo z opłatkiem. Czary mary zwykłe, nie? Także absolutnie czegoś takiego w naszym kościele, ani w żadnym biblijnym kościele tego nie ma. Nie ma sakramentów rozumianych jako święte znaki, które sprawiają duchową rzeczywistość. Nie ma czegoś takiego i nie znajdziesz czegoś takiego w Biblii. Może, żeby jeszcze wyjaśnić to pytanie, czy są jakieś takie rzeczy właśnie zewnętrzne, tak jak te chustki, czy inne znaki, które jednak mają wpływ na życie duchowe, bo to naszych widzów, zdaje się, mocno interesuje. Te chustki nie sprawiają niczego. Nasze kobiety są wystarczająco piękne, zarówno w chustkach, jak i bez chustek, nie? Żadne tam, nie ma radiacji żadnej, jak sobie tam chustkę nałożysz, czy nie nałożysz. To jest nakaz Pisma Świętego ze względu na aniołów. W liście do Koryntian apostoł Paweł mówi, zresztą to było zwyczajem wtedy powszechnym, no ale w kościele w Koryncie akurat powstała dyskusja, czy tak robić, czy nie robić, no i on mówi, żeby robić, i to nie jest kulturowe, tylko żeby to robić ze względu na aniołów. Tak jak mówię, Kościół jest rzeczywistością, na którą patrzą nie tylko ludzie, ale diabeł. Jest opisany w liście, zdaje się, bardzo Piotra. Bardzo go denerwuje, nie? Ten Kościół. Tak, bardzo go Kościół denerwuje, prawdziwy Kościół, bo ten z Francą, to on tam, wiecie, może mu nawet go głaskać po głowie. O mój Franciszku, kochany, bardzoś się dobrze dziś sprawił. Fajnie, że tego Erlicha czy kogoś zaprosiłeś. Tak, tak, to mój posłaniec. Dziękuję ci, Franco, żeś go uwiarygodnił. Także takie rozmówki on tam z diabłem może i toczy, tak jak zapowiedziałem normalnie, aż się przestraszyłem, co mówię, bo ja powiedziałem, no powiedział, że jest komunistą. Później objawił, że jest idiotą, to teraz chyba powie, że jest diabłem wcielonym. No to on diabelskiego przedstawiciela diabła, papieska akademia, tam nie wiem, nauk czy czegoś, bzdury jakiejś, zaprosiła, żeby się z troską pochylić o los ziemi. I teraz ten diaboliczny naukowiec będzie tam pieprzył bzdury, jako, podobnie jak ten zbrodniarz komunistyczny Bauman, który też był na modlitwy o pokój zaproszony. To wszystko ten piekielny wysłannik Franca to robi, także wiecie, no, tym to się już nie będziemy zajmować. Bardziej no, istotną rzeczą jest właśnie to, co powiedziałem, że oprócz diabła Kościół obserwują też anioły. Aniołowie, tak chyba poprawnie się mówi, aniołowie, nie? I oni patrzą na ludzi, patrzą, w jaki sposób postępujemy i tak dalej. I właśnie apostoł Paweł mówi, że ten znak jest potrzebny nie ludziom, nie ze względu na ludzi, kobiety, czyli nie dla ludzi jest ten znak, tylko dla aniołów, żeby oni widzieli, że kobiety dobrowolnie przyjmują Bożą rolę w małżeństwie, Bożą rolę w społeczeństwie, Bożą rolę w Kościele. O tym na warsztatach poprzednio mówiliśmy chyba 3 tygodnie i 2 tygodnie kobiety. Temu. Najpierw rola kobiety, a później rola żony. Ten prosty znak nakrycie głowy to jest znak dla aniołów, że kobieta dobrowolnie z serca, bo mówię, jeśli to by był tylko pusty znak, no to on jest fałszywy, to on nic nie znaczy, ale że z serca chce być posłuszna Bogu i przyjąć swoją rolę. I to się dzieje tylko na modlitwie. Oczywiście, jakbyśmy patrzyli na poprzednie stulecia, to kobiety, szczególnie mężatki, to już tam później cały czas miały tam te zakryte głowy, czy jakoś tam, już nie wiem. W każdym razie wiem, że jeszcze spora część naszych babci katoliczek, no to chodziła do kościoła w chustkach, nie? To się teraz tak już, tak się... Teraz to już łyse też chodzą.
A niektórzy też pytają właśnie o chrzest, jak to jest, no bo jest to jakiś znak zewnętrzny, czy na przykład, czy u nas w kościele, żeby brać udział w wieczerzy, trzeba mieć chrzest, czy nie? Nie. Trzeba tylko być gotowym. Oczywiście trzeba być nawróconym, bo my patrzymy na tę rzeczywistość duchową. To, czy ktoś otworzył drzwi swojego serca Jezusowi. Oczywiście taki człowiek powinien przy najbliższej dogodności, tak jak mamy przykład tego eunucha etiopskiego, którego ewangelizuje Filip, no to on mu powiedział Ewangelię, ten eunuch uwierzył w Jezusa, no jadą, przejeżdżają koło jakiegoś zbiornika wodnego i ten eunuch sam się dopomina, bo ten mu powiedział, Filip mu powiedział, że jak będzie kiedyś okazja, to powinieneś dać się ochrzcić, czyli publicznie zaświadczyć, że należysz do Jezusa Chrystusa i do Jego uczniów. I wtedy ten eunuch mówi, oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony. Zobaczcie sobie, to są Dzieje Apostolskie, początek, nie pamiętam, który konkretnie rozdział, ale no mniej niż 9, nie? W każdym razie on mówi, oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, nie, może później niż 9. No, w każdym razie to łatwo sobie znaleźć. Cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? I ten mówi, Filip do niego mówi, jeśli wierzysz z całego serca. Zobaczcie, co jest najpierw? Chrzest? Czy wiara, czy zaufanie. Nie? Chrzest jest wtórny, jeśli wierzysz z całego serca. Czy jeśli ty, katoliku, oczywiście swojego chrztu nie pamiętasz, no ale są zdjęcia, powiedzmy, jak cię tam ksiądz polewa delikatnie, miałeś z całego serca wiarę, że Jezus za ciebie umarł i zmartwychwstał? No oczywiście kpina. To zrobili ten rytuał, żeby sztuki się zgadzały. Zresztą luteranie zrobili troszkę podobnie. Na przykład, nie wiem, czy państwo wiecie, jeszcze w latach 70. każdy obywatel Szwecji, który się rodził w Szwecji, był z automatu członkiem kościoła narodowego, luterańskiego, tego kościoła Szwecji, czy jak się tam nazywało. Mieli dużo członków. Tak, nie? Oczywiście wszystko to się okazało puste i nic nie warte. I podobnie jest w katolicyzmie. To jest w rzeczywistości pogańska religia. Ona tylko ludziom daje, właśnie tak jak powiedziałem, że te sakramenty, które katolicyzm rozdziela, to jest takie coś, co uspokaja tych ludzi, uspokaja ich sumienia przed Bogiem, czyli to jest takie szatańskie znieczulenie. Bo oni mają ból egzystencjalny w sercu, oni grzeszą, oni wiedzą. I teraz ten diabelski kościół daje im takie środki znieczulające, żeby nie czuli swojego tragicznego stanu, że umierają, że rozkładają się za życia. To on im daje morfinę. Sakramenty katolickie to jest jak morfina. Kiedyś tam umrze i pójdzie do piekła. Ale będzie się przez chwilę czuł zdrowy, szczęśliwy i tak dalej. To są właśnie katolickie sakramenty, żebyś nie przyszedł przez wiarę do Jezusa Chrystusa i żeby twoja dusza nie została uzdrowiona. To się stało właśnie w XVI wieku. Wtedy katolicyzm ostatecznie zdradził Ewangelię, zdradził to przez wiarę, to głupie zwiastowanie apostolskie i stał się synagogą szatana. Skoro właśnie wspomniałeś ten taki dramatyczny wymiar tej sytuacji duchowej, mamy pytanie od Radka. Tylko nie wiem, czy jeszcze, czyli inaczej, sakramentów żadnych nie ma, ale rzeczywiście Jezus nakazał chrześcijanom, żeby robili pewne czynności i chrzest, tak jak powiedziałem, jest skutkiem. Jest tak jak obrączka w przypadku ślubu. Obrączka nie stanowi ślubu, ale jest nakładana na znak, żeby teraz wszyscy widzieli. I mniej więcej analogia jest tego chrztu wodnego. To nawrócenie, nowe narodzenie dzieje się w wyniku, kiedy ja mówię Chrystusowi, Jezu, wejdź do mojego życia, obmyj mnie swoją krwią, a chrzest jest tak jak obrączka po ślubie. I taka czynność, która została nam dana, to jest wspólne biesiadowanie, można tak powiedzieć. Koryntianie nawet to tak zrozumieli, że od razu, wiecie, najpierw flaszka i tak. I to był taki jubel, że oni od razu, kiedy mówi, jeszcze nie wszyscy się zejdą, a część już pijana leży pod stołami. Tak oni zaczęli rozumieć ten wspominanie z ofiary Jezusa na krzyżu przez łamanie chleba i spożywanie.
i picie wina na pamiątkę tego, co Chrystus zrobił. I ktoś teraz odkrył nagle, że na pamiątkę to nie znaczy na pamiątkę, tylko znaczy, żeby urzeczywistniać. Ja tylko powiem temu, no mam nadzieję, że szczeremu człowiekowi, ale o słabym rozumie, 1000 lat żaden chrześcijanin na to nie wpadł. Bo doktryna o transsubstancjacji, czyli właśnie o urzeczywistnianiu, drogi kolego, to są okolice X wieku. Także przestań bredzić, że nikt nie rozumiał słowa na pamiątkę przez 1000 lat. Także to są kpiny, jak to ci katolicy próbują, robiąc bokami z tego, co Jezus powiedział, co ma podtrzymywać naszą wiarę, zrobić coś, co ma zastąpić naszą wiarę. Bo oni twierdzą, że oni przyjmują Jezusa Chrystusa. Że teraz kapłan powiedział abrakadabra, to się staje Chrystusem i oni przyjmują Chrystusa. I teraz ty mówisz, widać, że to jest takie szczepienie przed prawdą. Ty mówisz, przyjmij Chrystusa. On mówi, ja co tydzień przyjmuję. Nie. Ty jesz opłatek co tydzień, bo Chrystusa przyjmuje się raz w życiu. Tak jak zresztą chrzest przyjmuje się raz w życiu, bo to jest, byłeś martwy duchowo, narodziłeś się na nowo. To nie będziesz co tydzień powtarzał tego cyklu. Zresztą w mszy katolickiej jest nawet takie stwierdzenie. Tam ci wierni, zanim przystąpią do komunii, to mówią, Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Czyli wyznają, że co tydzień ta dusza jest chora. Tak, że nie są godni. No wiecie... No tak jakbym był na programie politycznym, to puknijcie się w łeb i włączcie myślenie, ludzie! A tak to powiem delikatnie. Tutaj ktoś zastanówcie się nad tym. Zwraca uwagę, jeśli właśnie chodzi o tą pamiątkę. Mhm. Mówi tak. Użyte w oryginale greckim jest słowo anamnesis, które nie oznacza pamiątki per se, ale właśnie ponownego urzeczywistniania się. Katolicy szczerze i uczciwie wierzą, szczerze i uczciwie, że sam Chrystus nakazał im sprawować chłopie. Eucharystię. To chłop czy kobieta? Nie wiem, jak nie to będzie powiedzieć, ale on tak jakby, on się z tym nie zgadza, tylko mówi, że jak katolicy myślą. A to dobrze, no to już powiedziałem, że to jest jawna bzdura. Doktryna o transsubstancjacji, czyli nawet te słowa jakoś tak tworzą. To jest właśnie z mądrości greckiej. To jest wzięte z filozofów greckich, pogańskich. Właśnie tutaj już na samym początku mówiłem, że Żydzi chcą znaku, a poganie, czyli Grecy, chcą mądrości, tej swojej filozofii, nie? I że oni sobie kombinują, nie wiadomo co. Teraz Kościół katolicki to i tę grecką głupotę, i żydowskie pragnienie znaku połączył w jedno i stworzył znak, który twierdzi, że ma rzeczywistość duchową. Mówi tak, pod względem przypadłości, jeśli ksiądz, powiedzmy, że to jest wino, nie, to on odmówi nad tym zaklęcie i badałbyś fizycznie to dalej pozostanie wino. Nie? Ale tu właśnie kłania się filozofia grecka. Grecy sobie tak wykombinowali, że rzecz ma dwa jak gdyby takie poziomy funkcjonowania. Jeden to jest poziom ten zmysłowy, który można dotknąć i to się nazywa przypadłość, a drugi to jest istota wewnętrzna jakoś, czyli to jest ta substancja, istota, nie? Czyli inaczej mówiąc, to biurko może być z przypadłości zewnętrznej biurkiem, a na przykład w istocie kangurem. No ta, oni tak sobie wykombinowali, że w istocie kangurem. No co prawda nie skacze, ale trzeba tak wierzyć, że to jest istotą tego biurka jest kangur, no. No nie, no poważnie, no to jest filozofia grecka, no czy część oczywiście, nie każdy tam taki durny był. No i teraz księgi właśnie filozofów greckich zaczęły docierać też do kościoła zachodniego w późnym średniowieczu, właśnie około X wieku i oni, ty, super, bo my tak byśmy chcieli ludziom zrobić jakiś taki abrakadabra, hokus pokus, ale kiedy bierzemy Biblię, tam jest pamiątka, nie ma hokus pokus, nie? Nie ma żadnego powtarzania, wręcz jest jedną ofiarą raz na zawsze, to kapłani żydowscy, 10 rozdział listu do Hebrajczyków, kapłani żydowscy ciągle na nowo te same ofiary i ludziom wody z mózgu, nic to nie da i tak dalej, to wszystko jest w Biblii. Mówię, z Biblii nijak tego nie zrobimy. Ale mądrość grecka, ho, to dopiero! I właśnie teologowie czekali i wymyślili, właśnie wzięli tą pogańską naukę
o tej przypadłości i substancji i stwierdzili teraz tak, no bo wiadomo, że to ksiądz tam powie abrakadabra, to dalej jest wino, a to dalej jest opłatek, nie? Dalej jest chlebek, czy tam maca, czy co tam weźmiesz, nie? Wafelek, to już tam każdy bierze co może. Teraz ci w neokatechumenacie oni jakieś tam specjalne takie żydowskie sobie wafelki. Macki jakieś tam robią. Znaczy mówię, że to jest żydowski kościół i tu się już całkowicie objawia. W każdym razie to widać przecież, że no on powiedział abrakadabra, a to chlebek jest chlebek, nie? Nic się nie stało, nie? Wino jest wino, smakuje jak wino, też daje odlot jak wino, no wszystko jest jak wino, nie? Ale to nie jest wino. A oni mówią, że nie wino, nie? No to jak to zrobić? Ano właśnie za pomocą tej bzdurnej nauki o dwoistości jak gdyby tego świata, że przypadłość inna, a substancja inna. I oni teraz mówią tak, ksiądz jak wypowiada abrakadabra, czyli tam to przemienienie, czy jak się to tam... Przeistoczenie. Przeistoczenie, tak, dzięki. O, widzę, że patrz, ty niechrzczona była, a taka mądra. Trochę dyskutowałam z koleżankami, ale... No właśnie, przeistoczenie to zrobi, no i tak badasz wszystko, no to pozostało, nic się nie zmieniło. Ale istota, której nie widać, której nie można zmierzyć. Wszystko mogło tak jakby włożyć. Tak, i teraz każą tym katolikom wierzyć, że jak ksiądz powiedział abrakadabra i ten sam opłatek, który wcześniej przyniósł ministrant, teraz on podnosi, to jest Bóg i wszyscy... Na twarz, jak muzułmanie wypinają, wiesz, tam pewną część ciała, na twarz padają, bo Bóg, wiesz, już teraz jest w ręku tego kapłana. No to jest abrakadabra, to jest pogańska, bzdetna filozofia, która do chrześcijaństwa dotarła około X wieku i wtedy została skrupulatnie przyjęta, a potem opakowana dopiero w naukę katolicką, najpierw taką zwyczajową, a potem dogmatyczną. Także to jest już drugie tysiąclecie praktycznie, kiedy te dogmaty się pojawiają o przeistoczeniu. Jeden z naszych widzów właśnie zmaga się z tym problemem i pyta... Pytałem kiedyś o ciężko chorego wuja i o katolickie sakramenty. Niestety wuj nie za bardzo chce mnie słuchać, aby się modlił i prosił o zbawienie. Jak go przekonać? To rozumiem, że to jest o starszej osobie, która jakby od małego w to wierzyła. No bardzo byśmy chcieli naszych bliskich przekonać, nie? Wiemy, szczególnie z rodzicami rozmawiamy, z siostrami, z braćmi, no tu... Już każdy tam musi wstawić tę właściwą osobę, każdy chrześcijanin, który ma niewierzących rodziców. Powiem wam więcej, że to Bóg chce ich przekonać. To nie jest tak, że my bardzo chcemy, żeby nasz dziadek, babcia, syn, córka i tak dalej byli zbawieni. Myśmy nie umarli za nich. To Jezus Chrystus za nich umarł. To Bóg Ojciec tak umiłował twojego wujka, dziadka, ciocię, brata, że... Albo im tak Bóg umiłował świat, czyli każdego. Możesz tu tego brata, oczywiście siebie, jeśli jeszcze nie jesteś wierzący, też najlepiej tam staw, że posłał swego jedynego syna, aby za nas umarł. I kto w to wierzy, by nie zginął, ale miał życie wieczne. Także sam Bóg chce, sam Bóg pokazał poświęcenie, jakiego nikt nigdy w historii nie widział. Mówi za dobrego, czyli za przyjaciela. To jeszcze niekiedy ktoś jest gotowy oddać życie. To list do Rzymian o tym mówi. Ale za wroga nikt nigdy nie oddał życia. A tego właśnie dokonał Jezus Chrystus. Kiedy my byliśmy jeszcze grzesznikami, On poszedł, by nasze grzechy wziąć na krzyż. Takiego dowodu miłości nikt nigdy w historii nie dał. Taki dowód miłości Bóg dał tobie, twojemu, nie wiem, ojcu, dziadkowi, nie wiem, z kim, wujkowi, proszę bardzo. Jeśli człowiek zlekceważy ten dowód miłości Boga, no to musimy to uszanować. Pójdzie do piekła. Tu nie ma co się tam łudzić, że to wiecie, coś tam będzie, tego, śmego i owego. Pójdzie do piekła, dlatego myślę, że najlepszym takim przejawem miłości jest powiedzieć człowiekowi prawdę. Dlatego mam taką wielki żal do tych katolickich różnych publicystów, takich, którzy już rozumieją chrześcijaństwo. Spora część z nich nawet się nawróciła, tak wiecie, po kryjomu, nie? Tak jak za komuny, nie? Tam do kościoła się chodziło po kryjomu. Tak spora grupa z tych terlikowsko podobnych, to oni się nawrócili osobiście. Zwrócili się osobiście do Jezusa, mając gdzieś te wszystkie sakramenty, znaki i tak dalej. Ale wam prawdy nie powiedzą. Bo się boją, że wy ich odrzucicie. Że nie zrozumieją. Że jesteście za głupi, żeby to zrozumieć. I dlatego hodują ten fałszywy, diabelski kościół na waszych grzbietach. Sami uciekli
spod gilotyny, ale was tam jeszcze trzymają. Dlatego to jest niepowiedzenie człowiekowi prawdy na temat najważniejszej rzeczy, jaką jest jego zbawienie, jest najgorszą rzeczą, jaką z kolei człowiek człowiekowi może zrobić. Też co ty mówiłeś ostatnio w niedzielę właśnie o tych konsekwencjach, że to rzeczywiście też sporo otrzymujemy takich maili, że ludzie mówią, no ale nie mówcie tak ostro, bo Polacy tego nie zrozumieją, Polacy nie są gotowi. I... Nie, Polacy są gotowi, są przygotowani przez samego Boga. To już w czasach apostołów Jezus wysyłając ich, czy pokazując im rzeczywistość duchową, powiedział, spójrzcie na pola, już bieleją do żniwa, ale robotników jest za mało. A o tym będziemy mówić jutro w programie Mega Kościół. Czy chcesz się przyłączyć? Jak możesz się przyłączyć? Zapraszamy o 18. Jeszcze parę głosów w temacie sakramentów. Od Joli. A co ze ślubem? Jak jest u pastora w kościele? No jak kto chce. Jak ze wszystkim. Jest takim świętym znakiem? Można w naszym kościele być, a można nie być, nie ma żadnego obowiązku, a nawet jest bardzo trudno dostać się do naszego kościoła i kto próbował, to wie, wielu się odbija, dla wielu mówimy, że tu nie ma miejsca dla ciebie, to jest, nasz kościół to jest tak jak oddział specjalny wojska, to są służby specjalne w takim sensie, że tylko najlepsi mogą tutaj się utrzymać i absolutnie nie jest naszym celem ilość, a elitarność. A elitarność. To mają być ludzie, którzy i z serca, i z umysłu są gotowi do wypełnienia zadania. Także no tu nie wiem, co mogę jeszcze... Jeszcze chyba chodzi o to, jak wygląda ślub, bo to często się pytają. Aha, sam ślub. Są trzy rodzaje ślubów w naszym kościele. Ślub cywilny. Może być ślub cywilny, jak ktoś chce. Ostatni ślub w naszym kościele był taki tylko cywilny, nie? Może być ślub, znaczy ten nie może, bo niestety w Polsce jest równość, ale nie za bardzo i nasz kościół nie ma takiego prawa, żeby w myśl państwa polskiego, w myśl prawodawstwa państwa polskiego udzielać ślubów. Nie? Jest równość przed konstytucją, ale nierówność praktyczna. A wiecie, gdzie my to mamy? Także sobie wsadźcie te papiery, wiecie gdzie i spadać, nie? Także się tym specjalnie nie przejmujemy. No ale powiedzmy, że jakbyśmy mieli takie prawo udzielania ślubów, by nam łaskawie władza dekretem nadała takie prawo. No rozumiecie, gdzie ciekawe, ja mam dekrety na temat prawa do udzielania ślubów, no to już w ogóle sobie tam dopowiedzcie. Jakby władza nam takie prawo nadała, no to był pierwszy rodzaj ślubu, to były śluby cywilne i tak dalej. Dalej byśmy mieli tylko śluby kościelne, albo to, co najczęściej za komuny w katolickim kościele się działo, byłyby śluby cywilne i kościelne. Dwa w jednym. Inaczej mówiąc, Jezus na jakim weselu był? Chrześcijańskim czy, no, powiedzmy, niechrześcijańskim? No, tam wiecie, w Kanie Galilejskiej. No, na niechrześcijańskim, nie? Wino pił tam? No, pił. Nawet trochę, jak już wypił tyle, że już zabrakło dla innych gości, to musiał wypełnić. Interweniować. Musiał interweniować i tak dalej. W każdym razie to było niechrześcijańskie wesele. A Jezus uczestniczył tam i życzył parze młodej jak najlepiej. Czyli absolutnie bzdurą jest to, co Kościół katolicki ludziom opowiada, że oni dostali jakiś monopol na udzielanie ślubów. Bzdura! Każdy chłop i baba, wiecie, którzy jeszcze nie mają męża i żony, a chcą być ze sobą mężem i żoną, kto im udziela ślubu? Rabin? Ksiądz? Pastor? Baba z urzędu stanu cywilnego? No to jest hardcore. Kpina. Mąż i żona przed Bogiem ślubują sobie nawzajem. Oni sobie ślubują, czyli oni sobie udzielają ślubu. A my jesteśmy świadkami. I dlatego, zależnie od kultury, jedni to będą w jurcie mieli, nie? Przed wodzem z przekutym nosem, kłem tygrysa, nie? Inni będą mieli gdzieś tam może taki, wiecie,
kapłan z brzuchem takim wystającym, gołym, z tym pępkiem będzie tam i tak dalej, to nieważne, może być kapitan samolotu, nie ma to znaczenia przed Bogiem żadnego, kto jest świadkiem tego ślubu, byleby to było komunikatywne, wiecie, w tej konkretnej kulturze, bo ślub ma wagę oczywiście wobec tych ludzi, tych, którzy sobie ślubują, przed Bogiem, ale i w społeczności, czyli musi to być odpowiednio ogłoszone. I tylko tyle jest potrzebne. Także mam nadzieję, że wyczerpująco opisałem. Żadnych ceremonii, tu żadnego rytu nie ma. Jak ktoś chce, to se tak robi. Może być w piżamie, może być w sutannie. Proszę bardzo, bo u nas nie ma celibatu, także można. Sporo ostatnio mówiliśmy o Jarosławie Kaczyńskim. Jest komentarz od Lecha. Jak oceniać ważnych ludzi, jak Jarosław Kaczyński i mnóstwo innych, jako z dobrej woli i przyzwoitości, ale którzy uznają religię, która miesza dobro, Pismo Święte i zło, czyli dogmaty, sakramenty, pogańskie modlitwy, spowiedź człowieka. No i co? Jak oceniać ich? Którzy właśnie próbują to jakoś wiązać. No to zależy pod jakim kątem oceniasz. Na przykład minister Macierewicz, on takie różne zabobonne sprawy robi, tam gdzieś coś o Maryi powie, papieża w rękę pocałuje, słucham? Pocałował, no niestety. Tak, tak, różne takie rzeczy i to ubolewamy, to oceniam z punktu widzenia chrześcijańskiego jednoznacznie, jako złe, głupie i zwodnicze, bo to ludzie naśladują, ale polityka nie oceniam po jego gestach. Z kolei na przykład prezydent Duda tam lata po kościele, zbiera jakieś okruszki. Żeby tylko nie upadł na podłogę. I tam coś robi, jakieś zaklęcia, a jego polityka jest szkodliwa dla Polski i bardzo zła. On sprawiedliwości nie realizuje w praktyce tam, gdzie może. Nie ułaskawił pana Miernika, nie dochodzi prawdy na temat zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki i można by wyliczać i wyliczać i wyliczać jeszcze bardzo dużo, bardzo złych rzeczy, które robi prezydent Duda, ale dla takich katolików, którzy patrzą powierzchownie tylko na jak on się zachowuje na mszy, no to on jest świętym człowiekiem, a dla mnie jest szkodnikiem, który przeszkadza na przykład ministrowi Macierewiczowi w poważnym budowaniu siły Polski, nie? No to jest moja osobista opinia. Także polityków nie można oceniać tylko po ich przekonaniach religijnych, czy ich życiu, powiedzmy, moralnym, nie? Przykład Trumpa, któraś tam, nie wiem, trzecia modelka, przepraszam, żona i tak dalej, nie? Tam już nie wiem, nie obchodzi mnie to tak bardzo. Oczywiście chciałbym mieć tego, żeby Archanioł Gabriel był prezydentem, głosowałbym nawet na niego, no ale bierze się z tego, co jest. I mieliśmy takiego diabła jakiegoś lewackiego, no i mieliśmy tego, no to trzeba było się zdecydować. W poprzednim, jak ten Rumnej był chyba, on jest mormonem, nie? To chrześcijanie powiedzieli, nie, to nie będziemy na mormona. No to mieli Bimbamę czy kogoś tam jeszcze, nie wiem, co oni tam wtedy wybrali, ale no strasznie wybrali. Po to, że dlatego, że zostali w domu, powiedzieli, że na mormona nie będą, nie? Ja od razu mówię, oczywiście na katolika zagłosuję w Polsce, no bo byle był mądrym katolikiem w sprawach politycznych. Oczywiście mówię to, że i podałem przykład. Szczerski, minister prezydencki, pojechał do Stanów szukać kontaktów z Trumpem i trafił na człowieka, który 2-3 tygodnie później został, czy jakoś tak, zdymisjonowany za konszachty z ruskimi. No toś ładnie Szczerski trafił. Wtopił. Tak, już lepiej, żebyś nigdzie nie jechał, w domu siedział, niż takie cuda odstawiał, nie? Pokazuje. Może być, wiesz, wszystko fajnie. Możesz mieć wszystkie instrumenty. Możesz być nawet mądry po ludzku. Nie będziesz miał Bożego błogosławieństwa. Nie będzie sukcesu. I dlatego Polska rządzona przez katolickich polityków od 400 lat cały czas pikuje w dół. Ma tylko takie momenty ozdrowieńcze. Przypominam, że kiedy gromiliśmy bolszewika, kto stał na czele państwa polskiego? Protestant. Kiedyś była taka okładka miesięcznika Idź Pod Prąd właśnie z patriotami, którzy byli protestantami, może kiedyś się przypomnimy. Może na zakończenie zachęcający komentarz od Marii. Dziękuję pastorze. Magia przemienienia w kościele rzymskokatolickim. Ileż lat straciłam, ile bólu mi przyczynili, ale dobrze, że Bóg wymyślił internet. Chwała Panu, a KNP niech Bóg błogosławi obficie. Amen. Dziękujemy za ten komentarz. Amen. Dziękuję za te życzenia, za tę modlitwę też. Dokładnie tak samo myślę o internecie. Tak jak
w czasach Lutra Bóg dał swoim dzieciom wynalazek technologiczny, który zrewolucjonizował komunikację, czyli prasę drukarską. Tak dzisiaj mamy internet. Nie marzyliśmy nigdy o tym, to proszę ten, znaczy, kiedy mówię nie marzyliśmy, to tak i nie. Zobaczcie ten odcinek, a nie mówiłem o mega kościele sprzed chyba tygodnia, tam więcej o tym mówię. Tliło się takie pragnienie, ale w takiej skali nigdy nie myśleliśmy, że ono się zrealizuje, że może gdzieś w przyszłych pokoleniach może się to stanie, że Polska znowu masowo usłyszy prawdziwą Ewangelię. A to się dzieje z Lublina, z jednej kamerki i mikrofonu, z niczego Bóg zrobił coś takiego. A przecież to nie jest jeszcze Jego i nasze ostatnie słowo. Do zobaczenia, kiedy kolejne słowo będzie mi dane do was powiedzieć. Jak Bóg da, na to liczę. Dziękuję ci dzisiaj za tą porcję rzeczywiście takiej solidnej wiedzy też, która przyda się naszym widzom, żeby dyskutować ze swoimi bliskimi. Ja jeszcze chciałam polecić wam materiały, które ostatnio zamieściliśmy na naszym kanale, czyli film ewangelizacyjny Jak dotrzeć do Kelly. Zdaje się, że tak przetłumaczyliśmy. To jest nasz debiut z dubbingiem, ale polecamy wam. Trwa około pół godziny. Ewangelizacyjny film fabularny, w którym bierzemy udział i ja, i Kornelia. Odnajdziecie nas tam. Tak, możecie sobie spróbować odpowiedzieć, kto komu podkłada głosy. Mamy też nowy klip, co będziesz robić w niebie. To jest jeszcze sprzed 1 lutego 2016 roku, kawałek twojego nauczania, ale rzeczywiście bardzo taki budujący i taki odkrywczy, jak to będzie w tym niebie. Także no dzisiaj to mówimy, tyle. Którędy do nieba, tak. Warto niekiedy zastanowić się, co tam się będzie działo. Szczególnie, że coraz więcej naszych widzów jest nawróconych i się dopytuje, co będzie dalej. Będzie się działo. To jest dobry komentarz na podsumowanie dzisiejszego odcinka. Był ze mną w studio pastor Paweł Chojecki. Dziękuję wam bardzo. Program Którędy do nieba. Czekamy na wasze komentarze i widzimy się w przyszłym miesiącu.